Dominika Grabowska, AZS Wrocław. Katarzyna Kiedrzynek, Paris Saint-Germain. Ewa Pajor, VfL Wolfsburg. Aleksandra Sikora, Medy Konin. Jolanta Siwińska, Turbine Poczda. Wszystkie wysportowane, atrakcyjne, piękne, posiadające no niezwykły talent. Pewnie dlatego, bo Żydar coraz chętniej komentuje mecze reprezentacji polskich kobiet. Wiesz co, to tak naprawdę jest jedyna szansa, żebym mógł mecz reprezentacji skomentować. Także to także ten powód. Brawa. Zapraszamy na scenę Pawła Kapustę, dziennikarza tygodnika Piłka Nożna oraz Marka Profusa Juniora, wiceprezesa Profus Management. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panowie, mogę krótkie pytanie? Wy się znacie na piłce kobiecej czy na kobietach? Z tego co słyszałem, to Marek zna się i na tym, i na tym. Może opowiedz. Wolałbym nie. No to za chwilę dowiemy się, czy znacie się tak naprawdę na polskiej kobiecej piłce. Dowiemy się niebawem, kto został piłkarką roku w Polsce w roku 2015. No to jest historyczna chwila, bo jeszcze tego w historii plebiscytu nie było. No tak. To może mała historyjka. Wczoraj grała jeszcze, miała grać swój mecz ligowy i w redakcji bardzo dokładnie śledziliśmy, czy znalazła się w składzie i serce nam stanęły, bo jej nie było. I po 4 czy 5 godzinach dopiero do mnie zadzwoniła o godzinie 23 i powiedziała: spokojnie, nie denerwuj się, będę. Szanowni Państwo, piłkarką roku 2015 zostaje Katarzyna Kiedrzynek. Katarzyna Kiedrzynek, Paris Saint-Germain. Żadnemu polskiemu piłkarzowi nie udało się grać w tym klubie. No co prawda kiedyś Andrzej Woźniak został księciem Paryża, grając tam mecz w reprezentacji polskiej. Natomiast to jest prawdziwa króla polskiej piłki, królowa także Paris Saint-Germain, Katarzyna Kiedrzynek, finalistka Champions League z ubiegłego sezonu. Raz jeszcze wielkie brawa. Kasia, to może najpierw zapytamy, jak zdrowie, bo wiemy, że lekki uraz wykluczył się z tego wczorajszego meczu. Bardzo dobrze, jest coraz lepiej. No niestety nie udało mi się wyleczyć do meczu z Lyonem, natomiast teraz już jest coraz lepiej. No i mam nadzieję, że od przyszłego tygodnia już zacznę normalnie trenować. Tutaj koledzy dziennikarze i piłkarze pytali się, czy tutaj jakiś taniec ewentualnie, czy ta kontuzja uniemożliwi ci tego rodzaju ruch. Nie, no wydaje mi się, że na spokojnie, jeżeli będzie trzeba, to troszeczkę się poruszam. To bardzo się cieszymy. Kasiu, twój mikrofon jest do twojej dyspozycji. Dobry wieczór Państwu. No, chciałam tutaj serdecznie podziękować przede wszystkim tygodnikowi Piłka Nożna za to bardzo historyczne wyróżnienie dla kobiecej piłki nożnej. Mi osobiście jest niezmiernie miło, że jestem tutaj przed Państwem, no i mogę trzymać w rękach tak piękną nagrodę. Mam nadzieję, że ta tradycja będzie kontynuowana. No i przy okazji chciałam tutaj serdecznie pogratulować wszystkim nominowanym oraz podziękować wszystkim za wsparcie w minionym 2015 roku. Dziękuję bardzo. Kasiu, jeszcze jedno pytanie, ponieważ jesteś piękną kobietą. Wiem, że świetnie radzisz sobie podczas sesji zdjęciowych. To twoja druga pasja? Może nie pasja, zdarza się czasem uczestniczyć w takich sesjach zdjęciowych, natomiast no, jak trzeba, to trzeba. No właśnie to oglądamy, to jest sesja w L'Équipe, no fantastyczne stroje, no widać też fryzura, no kamera cię lubi, aparat fotograficzny cię lubi. Tam była także druga osoba, która też jest znakomita w fachu bramkarskim. Nie wiem, czy mieliście z bramkarzem reprezentacji Francji piłkarzy ręcznych wspólne zdjęcia z Thierrym Omeyerem? Tak jest, oraz z Kevinem Trappem. Jest to pierwszy bramkarz Paris Saint-Germain. Ale ja wiem, że twoim idolem jest Jerzy Dudek, prawda? Największym. Mhm. To ty już jakby gdzieś szykując się ewentualnie do rozgrywek, gdzie będzie mecz i rewanż albo finał, szykujesz jakiś coś w stylu Dudek Dance, jakiś Kiedrzynek Dance, czy nie? Co znaczy nie, no ja tutaj
cały czas staram się naśladować wszystkie polskie bramkarze, ale też i zagraniczne. Natomiast tutaj Jerzy Dudek no, jest dla mnie największym idolem. No i za każdym razem, kiedy jest coś bardzo ważnego przede mną, przed moją drużyną, to staram się wracać do tej przyszłości, między innymi do finału Ligi Mistrzów. Więc... Też grałaś w finale Ligi Mistrzów. Też tak grałaś jest. W finale Ligi Mistrzów. Kasiu, wiesz, że to pytanie muszę ci zadać? Domyślam się. Czy dzisiaj zapominamy o tych wszystkich sporach, niesnastkach, o tym wszystkim, co wydarzyło się między tobą a trenerem Wojciechem Basiukiem? Czy jest szansa na to, aby piłkarka roku mogła też swoim talentem, swoimi umiejętnościami, swoim doświadczeniem, swoją klasą pomóc reprezentacji Polski kobiet? Oczywiście, że tak. Ja cały czas staram się pracować na boisku na powołanie do kadry. Wiem, że w Polsce jest wiele znakomitych bramkarek, natomiast ja w dalszym ciągu czekam. No zobaczymy, jak będzie. No to czekamy na powołanie dla Katarzyny Kiedrzynek. Piłkarka roku 2015. Gratulujemy, wielkie brawa. I nagroda od naszych sponsorów jest także jakaś efektowna maskotka od firmy Sokołów.